Dzień dobry moi mili, dzień dobry. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania, do prognozy na najbliższe 3 miesiące. Wybierz kartę. Ja filmy na lato oczywiście nagram, natomiast dopiero się do nich przygotowuję. Chciałabym Wam bowiem zaproponować coś wyjątkowego, więc póki co robimy wybierz kartę. Przede mną trzy talie, talie, które znacie, których używam, więc proszę intuicyjnie wybierzcie każdy z Was tę, która Wam pasuje najbardziej. Mamy tutaj talię Dame d'Ercy, Pani Dame d'Ercy, The Afro Goddess oraz The Dark Mansion. Zaczynam. Z każdej z talii wyjmę 6 kart. 6 mi się pięknie kojarzy z energią karty kochanków, bardzo pozytywną, więc zobaczymy, co pokażą energię. Oprócz tego dla każdej z talii wyjmę również przesłanie dodatkowo. Ok, odkładam tutaj opakowanie, już Wam pokazałam, co będziemy wybierać i teraz zaczynamy. Zacznę od tego, że przygotuję karty, dobrze? Znaczy w sensie one są już przygotowane, przetasowane. Tylko je rozłożę. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że macie dobrą pogodę majówkową, bo chyba jest różnie w tym temacie, zależy od regionu. W ogóle to bardzo serdecznie witam wszystkie nowe osoby, które wpadły na mój kanał. No a moją, że tak powiem, YouTube'ową rodzinkę pozdrawiam i ściskam. Dobra. Mamy to. Proszę. I Dark Mansion. Ok, jesteśmy prawie gotowi. Ostatnie przesłanie. Proszę bardzo. Zaczynamy, kochani. Dobrze, zaczynam od mojej prawej strony. Tarot pani Dame d'Ercy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Uch, pięknie mamy, słuchajcie. Po kolei, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Moje drogie, moi drodzy. To, co jako pierwsze rzuca się w oczy, to żeby próbować zachować pewnego rodzaju empatię, opiekuńczość, wrażliwość w stosunku do innych osób, ale z taką samą troską traktować również siebie. Tak bym zinterpretowała tutaj energię Królowej Kielichów. Królowa Kielichów to jest piękna, opiekuńcza energia bycia bardzo wrażliwym, bardzo wyczulonym i czułym na potrzeby innych, ale należy też pamiętać o sobie. Dodatkowo Królowa Kielichów to jest energia, w której jesteśmy emocjonalnie spełnieni. Nie potrzebujemy byle jakości, drugorzędności do tego, żeby czuć się dobrze. Królowa Kielichów to jest osoba, która kieruje się sercem. Panowie, jeśli spotkacie taką kobietę, to jest absolutnie warte gdzieś tam dalej pogłębiania, dlatego że to jest bardzo, bardzo miła, bardzo troskliwa, bardzo opiekuńcza energia. Moje drogie panie, może właśnie takie jakby cechy, o których wspomniałam wcześniej, będziecie przejawiać w najbliższym czasie. Super. Później mamy, słuchajcie, As Mieczy. To połączenie jest cudowne dla mnie, dlatego że tu mamy pełnię empatię, wrażliwości, emocjonalności, a tu mamy sukces mentalny. Ten As bowiem, kochani, on reprezentuje Wasz umysł. To jest Wasz czas, żeby osiągnąć mentalny sukces te najbliższe 3 miesiące dla osób, które wybrały tę talię. Ten miecz reprezentujący Was, Wasz umysł i Wasz intelekt podpowiada, że nie będziecie mieli wielu przeszkód, których byście nie pokonali. Tak długo, jak nastawicie się na sukces oczywiście i na zwycięstwo, prawda? Będziecie mieli jakieś nowe postrzeganie spraw. Odkryjecie jakąś tajemnicę, zrozumiecie coś, to będzie wielki aha moment w jakiejś sprawie. Będziecie poszukiwać prawdy i sprawiedliwości, tak? A i co więcej, będziecie bardzo zdeterminowani do tego, żeby osiągnąć ten sukces mentalny właśnie. Zobaczcie, jedynka, dwójka.
Może też jakby z emocji, z serca, z waszego podejścia bardzo empatycznego wyjdzie coś nowego, zawodowego dla części z was. Tutaj mamy konieczność dokonania wyboru. To nie jest do końca wybór intelektualny, tu był intelekt. Tutaj już, jeśli będziecie się na coś decydować, trzeba się zastanowić, co sprawia mi większą frajdę, co sprawia mi większą przyjemność. Dlatego, że słuchajcie, każda z opcji może być dobra i to może utrudniać podjęcie decyzji. Natomiast, tak jak wspomniałam, buławy, one nie mówią o intelekcie, one mówią o naszej pasji, o tym, co rozpala nas, tak? Rozpala nas do działania. Więc trzeba raczej zaufać właśnie swojemu serduchu, swoim odczuciom intelektu, nie intelektu, tylko intuicji, przepraszam, żeby podjąć właściwą dla siebie decyzję. To może być pracowe, moim zdaniem, bo tu mamy 10 buław i to jest po prostu bardzo dużo wszystkiego naraz. Dużo pracy, zmęczenie. Na innej z moich talii karta ta przedstawia kobietę, która siedzi przy biurku i nie wie, w co ma włożyć ręce. Kochani, czasami się zdarzają takie momenty, natomiast kiedy zaczynacie już czuć, że to was jakby przygniata, obciąża, w drodze do jakiegoś sukcesu, w drodze przez jakiś projekt, który prowadzicie, żeby go sfinalizować pod koniec trzeciego miesiąca na przykład, o którym tu mówimy, to będzie lipiec, prawda? Maj, czerwiec, lipiec. Dzielcie się zadaniami, ustalcie priorytety, zrezygnujcie z czegoś na jakiś czas, bo możecie mieć za dużo naraz i to może być po prostu męczące fizycznie i psychicznie. Psychicznie. Aczkolwiek siły psychicznej Wam do końca brakować nie będzie, dlatego że pojawia się energia karty mocy, która mówi o używaniu własnej siły wewnętrznej do zwycięstwa, a później mamy energię karty zwycięstwa właśnie. Czyli to, co sprawia Waszą siłę przez najbliższe 3 miesiące, to, co o niej jakby świadczy, to jest wielka wrażliwość, wielka empatia, wielka jakby cierpliwość, która prowadzi do siły psychicznej. Delikatność, która czyni Was silnymi, tak? A dodatkowo to, co zaczniecie tutaj, ten przebłysk jakby geniuszu, intelektu, to wielkie tak, jakiś aha moment, pod koniec trzeciego miesiąca absolutnie ma szansę się zrealizować w sposób pozytywny. Bardzo dużą, ja tutaj widzę jakąś sprawę zawodową, przydomową. Jeśli sprawę związkową miałabym oceniać, to jakieś pojednanie z kimś, kto ma lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, albo jakieś przesunięcie na wyższy etap, zacieśnienie relacji z lwem, tak? Z kimś, kto ma lwa w swoim horoskopie urodzeniowym, bądź ogień, bo w ogóle pojawiło się najwięcej buław. Ogień, czyli barana, lwa lub strzelca. Natomiast kończycie pięknie. Wychodzicie po tych 3 miesiącach dumni z siebie, z tego, co Wam się udało załatwić, z tego, co udało Wam się wypracować. 6 buław to jest energia, w której absolutnie trzeba być dumnym z siebie, bo to jest jakieś fajne osiągnięcie. Natomiast słuchajcie, zobaczcie, to są inni ludzie na tej karcie, więc... O, przepraszam, kichnęłam, prawda, słuchajcie. Natomiast słuchajcie, to są inni ludzie na tej karcie, więc warto jest też brać pod uwagę inne osoby, które brały udział w realizacji tego projektu, które pomagały Wam osiągnąć sukces i razem z nimi cieszyć się. Tak, razem z nimi świętować. To będzie jeszcze fajniejsze, to będzie jeszcze przyjemniejsze. Także kochani, 6 to jest w ogóle fajny numer, bo to jest sukces, nagroda, satysfakcja właśnie. A to wszystko wychodzi z waszego wnętrza, z waszego spełnienia emocjonalnego, z waszej harmonii, z tego, że macie serce na dłoni, z waszej wielkiej wrażliwości, empatii, za opieką, umiejętności opiekowania się sobą, innymi, tak? Więc super, tylko uważajcie, to jest jedyne zagrożenie takie, które widzę na ten moment, to jest to 10 buław i to mówi o przepracowaniu. A teraz, co mamy tutaj? Nowa droga zawodowa. Proszę, zobaczcie. Mówiłam, moim zdaniem jakaś nowa droga zawodowa. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe, pozytywne skutki. Pięknie to się wszystko zsynchronizowało. Tego Wam życzę, kochani. I przechodzę do talii numer 2, The Afro Goddess. Zobaczymy, co jest tutaj po kolei. Mamy ochotę wskoczyć z dużą pasją w jakiś nowy początek.
mamy ochotę zacząć jakieś nowe przedsięwzięcie, jakąś nową fazę. Ważne jest, żeby zostać pozytywnie nastawionym. Możecie otrzymać też jakieś nowe wiadomości, właśnie wynikające z tego, w jakim zakresie chcecie działać, bo buławy mówią o działaniu, tak? Teraz tak, te wiadomości mogą skonfrontować Was, Wasz pomysł na tę sytuację, Wasze postrzeganie tej sytuacji z prawdą. I to Was może troszeczkę zestresować, zahamować lub zmartwić. Powiem tak, w energii tej karty fajnie jest mieć odwagę, żeby zrobić cokolwiek. Żeby nie siedzieć za długo w tej energii, uspokoić umysł. Zastanowić się, co możemy zmienić. Nie myśleć tak negatywnie, ponieważ to nasz umysł nakręca nas i jakby te czarne wizje snuje, tak? Nie jest tak źle, jak Wam się wydaje, tylko trzeba uspokoić umysł, wyciszyć umysł po prostu, ok? I zastanowić się, co możemy zrobić. Bo później macie energię zmiany, jest wieża i moim zdaniem ta wieża, ta zmiana, ona będzie wynikała z tego, że Wy pragniecie dążyć do realizacji tego pomysłu, który tu się zradza. W moim odczuciu jest to pomysł zawodowy, pomysł materialny na coś. Natomiast po drodze widzicie jakieś przeszkody, wyjdziecie z tej energii i będziecie wiedziały, co zmienić, jak sprawy przekoordynować, aby przyniosło Wam jakby to stabilne fundamenty. Dlatego, że w wieży rujnuje się wszystko to, co jest fikcją, co jest iluzją, tak? Więc jeśli sobie coś planowaliście, to może być taki moment przez najbliższe te 3 miesiące, w ciągu tych najbliższych 3 miesięcy, gdzie trzeba będzie pewne rzeczy skonfrontować z rzeczywistością i to może Was zestresować, tak? W wieży, słuchajcie, to jest konieczne, żeby dalej ruszyć. Musicie też, znaczy trzeba mieć też jakby tego świadomość, że jeśli coś było oparte na niesolidnym fundamencie, to lepiej, gdy runie na początku drogi, niż później w trakcie realizacji tego projektu. Więc trzeba mieć odwagę, po prostu wziąć na klatę te zmiany, dokonać zmian, żeby ruszyć dalej. Tym bardziej, że później macie świat. Tak? Zobaczcie. Jest pomysł, są nerwy, stresy, bo czujecie, że trzeba dokonać jakichś zmian, nie za bardzo wiecie, jak to zrobić, natomiast dochodzicie do tego wniosku, macie odwagę, żeby dokonać tych jakby tych korekt, tak to nazwę, żeby jakby pozmieniać wszystko i odbudować być może na solidniejszym fundamencie, zanim później coś się zawali i mamy świat, gdzie jesteśmy gotowi dzielić się tym, co wiemy z innymi i zacząć dla siebie nową drogę, często zawodową. Tym bardziej, że tu mamy królową monet i kończymy 8 monet. Bardzo ładne czytanie, tylko tak jak mówię, ja to wszystko wytłumaczę do końca. Moi drodzy, nie stresujcie się tą pierwszą połową. Osoby, które chcą zacząć coś nowego, zawodowego, domowego, materialnego, tak, związanego z finansami, z karierą, z pracą, i to wynika z może hobby zmienić w bardziej jakby dochodowy gdzieś zakres działalności, bo to wynika z tego, że Wy pragniecie to uczynić, to jest w Waszym serduchu, chcecie to robić, będzie taki moment, gdzie trzeba będzie skonfrontować wizję, którą macie i którą chciałyście wdrożyć w działanie z rzeczywistością i to Was może zmartwić, ale tak jak mówię, zróbcie cokolwiek. Wyjdźcie z energii 9 mieczy. Wcale nie jest tak źle, jak Wam się wydaje. To może być dla Was zaskakujące, że jakby sprawy się nie układają tak, jak sobie to wymyśliłyście, ale po to jest ta wieża, żeby właśnie zmienić, żeby Was przesterować, bo zobaczcie, po wieży macie później świat, macie królową monet i macie 8 monet. Więc wszystko, co nie było oparte na solidnych założeniach, takich, wiecie, konkretnych, w pierwszej części najbliższych 3 miesięcy musi zostać przez Was zmienione. Moim zdaniem to wybierzecie sprawy w swoje ręce, bo później energie układają się już bardzo ładnie. Świat mówi o zakończeniu pewnego jakiejś części projektu, jakiejś drogi, to jest osiągnięcie. I w końcu czujecie, że wszystko jest tak, jak być powinno, ok? Część z Was będzie chciała się wybrać w jakąś podróż daleką, tak też może być, i się tym będziecie stresować.
Bardzo, nie wiem. Natomiast tutaj mamy później już energię królowej monet i energię ósemki monet. Królowa monet to jest, słuchajcie, z rękawa sypie użytecznymi pomysłami, bardzo pięknie gospodaruje swoimi zasobami, jest bardzo opiekuńcza, troskliwa, dba o swoje, o to, co stworzyła, o swoją rodzinę. No, krótko mówiąc, jakby no... Matka, żona, tak? Szefowa, partnerka stojąca mocno, twardo na ziemi. Spokojna, doświadczona, zaradna, super. Niczego jej nie brakuje de facto. I to osiągnięcie, moim zdaniem, doprowadza do sytuacji, w której wy się absolutnie tak czujecie, że zasłużyłyście na to, co macie, że jesteście sobie w stanie poradzić w wielu sytuacjach, że jesteście w stanie znaleźć rozwiązanie w wielu sytuacji, że to Was bardzo doświadczyło, o czym mówi świat, że mamy jakieś nowe lekcje, jakieś nową wiedzę, możemy iść w nową drogę i jeszcze podpowiadać innym. A tu macie ósemkę monet, czyli słuchajcie, Wy będziecie chciały robić znowu coś nowego, zawodowego. Coś, co absolutnie... Was wyniesie do poziomu mistrzowskiego w kolejnych miesiącach. Może zdecydujecie się na jakiś kurs, na jakieś doszkolenie. To jest praca nad projektem, praca nad konkretną jakby umiejętnością swoją, praca nad sobą. Piękne. Zobaczymy tu jeszcze, słuchajcie. Bądź cierpliwy. To, o co prosisz, jest już blisko. Bądź cierpliwy, gdyż najpierw muszą wydarzyć się pewne rzeczy, o których nie wiesz. Zobaczcie, jest wieża. Coś się zadzieje, co Was zmartwi. Ale to jakby musi się zdarzyć, żeby później uwolniły się te trzy piękne karty. Świat, królowa monet i ósemka monet. Tak? Więc nie stresujcie się. Zachowajcie zimną krew. Uspokójcie głowę, uspokójcie umysł. Starajcie się zrobić cokolwiek, wymyśleć, co robić w tej sytuacji, bo to doprowadzi później do samych dobrych zmian. Chodzi o to, żeby ta dziewiątka mieczy Was nie sparaliżowała. Ok? Dobrze. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo ładnie. Ja bardzo lubię trzy ostatnie karty boskie, powiedziałabym. I zachowajcie cierpliwość. Ok. No i tutaj mamy teraz Dark Mansion Tarot. Zobaczymy, co u Was. Po kolei. Siedem mieczy. Jakieś oszustwo, jakieś nieuczciwe działania w Waszym otoczeniu, o których się moim zdaniem dowiecie, wyszukacie, bo znajdziecie prawdę, bo jest paś mieczy, który mi na to wskazuje absolutnie. Słuchajcie, w siódemce mieczy powiedziałabym tak, możecie poczuć niesmak związany z jakąś sytuacją, jeszcze nie wiem, czy to zawodowa, czy romantyczna, jakakolwiek by nie była, po prostu niesmak. Ktoś nie był wobec Was szczery, ktoś nie był wobec Was uczciwy, ktoś Was oszukał, ktoś działał Wam za plecami, był przebiegły. A dla Was to jest taka informacja, że Wy sami powinniście być ostrożni i sprytni i uważać na postępowanie innych i szukać prawdy. I mamy pazia mieczy. Paś mieczy to jest poszukiwacz prawdy, niewątpliwie. To jest w ogóle poszukiwacz. Może ktoś Wam się przyglądać w sieci, albo Wy się komuś będziecie przyglądać w sieci i znajdziecie prawdę, że ktoś nie był wobec Was uczciwy, że ktoś Was okłamywał. I odejdziecie od tej sytuacji. Dlaczego? No powiem tak, część z Was odkryje jakąś mistyfikację, jakieś kłamstwo, jakieś oszustwa, jakąś nielojalność. Rozczaruje się bardzo i odejdzie od tej sytuacji. Zakończy jakąś relację, przyjaźń, związek, w pracy, jakąś znajomość, po prostu zakończy, odejdzie. Nawet się nie będzie odwracać, zobaczcie, ona się nie odwraca w ogóle, ona odchodzi, zostawia wszystko, nie chce tego już. To może być czas, w którym ta sytuacja Was zestresuje i w tym znaczeniu, że mamy dwie ósemki, tu mamy jakby ósemka sensu stricte, to jest, wiecie, to niby jest progres, to jest ruch do przodu, to jest ruch, który kontrolujemy. Natomiast to może też być martwić Was może, najnormalniej w świecie to jest zawód jakiś, ja tutaj widzę zawód w ogóle, że się na kimś zawiedziecie i to jest stres.
bo poczujecie, że nie wiecie, co macie robić. Odeszłyście od tej sytuacji, albo chcecie odejść od tej sytuacji, albo odchodzicie od tej sytuacji, natomiast jesteście więźniem własnych myśli, bo gdziekolwiek się obrócicie, widzicie przeszkody, tak? Skonfrontujcie te lęki z waszą rzeczywistością, znaczy nie z waszą rzeczywistością, tylko w ogóle z rzeczywistością. Może skonfrontujcie tutaj, czy te oszustwa, czy te nielojalności miały faktyczne podłoże, czy tylko to, że wam się wydawało. Aczkolwiek moim zdaniem to może mieć miejsce jakby w rzeczywistości, bo nie ma tu żadnej karty, która mówiłaby o jakiegoś tam, powiedzmy sobie, o mrzonkach i iluzjach. Tak? Może otrzymać jakąś wiadomość, która też spowoduje, że ktoś pokaże swoją prawdziwą twarz i to was zaskoczy, to was zmartwi i zmotywuje do tego, żeby odejść z tej relacji. Ale zobaczcie, mamy nowy początek i mamy 10 kielichów. Tak to jest, moi drodzy, tak to jest, moje drogie, że czasami robimy w swoim życiu porządek. Zostawiając za sobą sytuację. Ja często używam tego zdania, ale to ono jakby moim zdaniem bardzo dobrze odzwierciedla, co się tutaj dzieje w tym waszym rozłożeniu. Więc tak to jest, moje drogie, tak to jest, moi drodzy, że robimy w swoim życiu porządek. Trochę nas do tego gdzieś tam otoczenie nakłania, dając nam znaki i sygnały, żeby oczyścić naszą przestrzeń z ludzi, z sytuacji, ze znajomości, które nie dawały nam nic albo przestały nam dawać jakby jakiekolwiek budujące, pozytywne aspekty. Siedem mieczy no nie jest dobrą kartą. Jeszcze tu odwrócę, poczekajcie. Siedem mieczy nie jest dobrą kartą i to wiemy wszyscy. Wszystkie osoby, które interesują się tarotem, wiedzą doskonale, co to oznacza. To są nieszczerości, to są przebiegłości, to są kłamstwa. Dla nas jest to nawoływanie o zachowywanie się, powiedzmy sobie, ostrożnie i sprytnie, tak? Jeśli zostaniemy podstawione w jakiejś dwuznacznej sytuacji, należy znaleźć sposób jednoznaczny moralnie, żeby z niej się wydostać. Tutaj, moim zdaniem, wy odkrywacie jakąś drugą stronę medalu, dostajecie jakąś wiadomość, niewątpliwie jakby macie pewnego rodzaju dowód, mogę powiedzieć, i odchodzicie od czegoś. Odchodzicie, moim zdaniem, od relacji z drugim człowiekiem, tylko nie wiem, czy w domu, czy w pracy, czy w przyjaźni, to już jakby każdy indywidualnie i to jest stresujące przez jakiś czas. Natomiast w ósemce mieczy to jest tak, że my się tym stresujemy, bo czujemy zawód związany z całą sytuacją, ale konfrontujemy sobie później to wszystko z rzeczywistością. I jak sobie to skonfrontujemy z rzeczywistością, to dochodzi do nas taka informacja, że ta sytuacja wcale nie jest tak negatywna, jak nam się wydawało. Że właściwie dobrze, że odkryłyśmy to, jakby w jakiej sytuacji się znaleźliśmy teraz niż za jakiś czas. I później mamy głupca, wielkie arkana, jedyne wielkie arkana w tej całej układance naszej i 10 kielichów. Czyli tak jakby ta sytuacja, choć dla was trudna, ona was później uwalnia. Do tego, że jakby oczyszczając swoją przestrzeń, patrzycie w przyszłość z otwartym sercem. Tak jakbyście się pozbyli wilka ze swojego otoczenia. Pozostajecie pozytywne, co przed wami, bo wokół siebie tworzycie tylko i wyłącznie te relacje i te związki z tymi ludźmi, którym możecie zaufać, którzy was kochają, których wy kochacie i którzy są naprawdę obecni w waszym życiu, naprawdę fizycznie obecni, potraficie się tym cieszyć. Tutaj też mogą runąć wszelkie znajomości internetowe, od razu powiem, które okażą się być fikcją, nieszczerością. Dodatkowa informacja dla was na najbliższe 3 miesiące. Więź z dziećmi jest istotną częścią sensu życia. Trudno mi się do tego odnieść, kochani. Wyciągnę jeszcze jedną kartę, jeśli pozwolicie. To jest tak, że część z was może usłyszeć jakąś ważną informację od kogoś młodszego. Część z was poświęci się budowaniu relacji, naprawy relacji z dziećmi, na przykład jeśli będziecie się rozstawać z partnerem, a są dzieci, tak? Bo tutaj też się dzieci pojawiły. Niemniej jednak uważam, że to jest piękna energia, dlatego że dzieci mają w sobie dużo optymizmu i są szczere, póki życie nie nauczy
kombinować, że tak powiem, to na pewno są szczere i bardzo autentyczne i dużo dobrej energii można jakby no, nie powiem uzyskać od dzieci, ale wiecie, co mam na myśli. Mają dobrą energię, naprawdę, i potrafią rozświetlić najciemniejszy dzień nawet. Ale proszę, to raczej to, żegnaj stare, witaj nowe. Widzicie, nie ma przypadków. Czyli dwa przesłania dla Was, powiedziałabym. Dla części z Was, dla osób, które będą odchodzić od kogoś, to sprawy z dziećmi są ważne, więc to mogłaby być też osoba z Waszego dzieciństwa i dlatego jakby trudno Wam będzie odejść, ale raczej to jest bardziej gdzieś tam moim zdaniem spójne z tymi kartami. Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy, i o tym świadczy głupiec, o tym znaczy 10 kielichów. Trzeba czasem zrobić porządek. Po prostu. Tym bardziej, jeśli dostaliśmy znaki z otoczenia, że ktoś jest nieuczciwy, nielojalny wobec nas, oszukuje, zdradza, kłamie. Albo się same dowiedziałyśmy, albo dostałyśmy wiadomość. Trzeba odejść i Wy odchodzicie. I jest ciężko przez pewien moment, ale później jest pięknie. Bo wierzycie w to absolutnie, że Wam też należy się w życiu to, co najlepsze, szczęśliwe zakończenia, jak z filmu Żyli długo i szczęśliwie, tak? W tym znaczeniu. Także kochani, to była prognoza, wybierz kartę na najbliższe 3 miesiące, filmy na lato oczywiście pojawią się w odpowiednim czasie, pomalutku się do nich przygotowuję. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, pozdrawiam, uważajcie na siebie, ściskam i jesteśmy w kontakcie.